Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Safe Tracka, nazywam się Safe Mode. I w tym odcineczku, jak zresztą widzicie po samym tytule, będziemy rozmawiali o czymś, co lubi ludzie tacy jak ja powinni robić tak naprawdę. I wreszcie zebrałem się w sobie i postanowiłem, że tak, zaczynam biegać. Zainstalowałem specjalnie aplikację Endomondo, żeby się motywować, żeby wiedzieć, ile przebiegłem, w jakim czasie, jakim tempie i jak bardzo mi pukawa wysiadła przy tym, tak niestety, ale mój puls, według przynajmniej chińskiego pulsometru, wyszedł mi około 160 średnia. Wiem, jest to chore, wiem o tym, ale tak myślę, że widocznie taką mam dobrą kondycję. Nie biegałem prawie że nigdy. To jest mój taki pierwszy takie postanowienie. Postanowiłem sobie, sam oczywiście sobie, bez żadnych zakładów czy coś, że będę w ciągu tygodnia starał się wychodzić 4 razy na minimum 30 minut biegu. Nie liczę tu oczywiście rozgrzewki przed i rozciągania po, bo tak, taka jest zasada. Przed bieganiem pamiętajcie się rozgrzać, czyli mały truchcik, troszeczkę rozgrzewki. Jakie rozgrzewki się robi przed? To odsyłam Was do specjalisty na YouTubie, bo ja jestem całkowicie nowicjuszem i się na tym nie znam. Fak, chłopie, weź jedź. Ja wiem, że to jest ograniczenie, no ale możesz jechać. Nikt nie patrzy. YouTube tego nie widzi, tak. Tak, postanowiłem, że wreszcie będę biegał. Mam już 2 biegi za sobą, znaczy 2 biegi zarejestrowane przez Endomondo, a tak dokładnie mam chyba za sobą 3 albo 4 biegi. Chyba 3. Bo tamtego jednego się nie liczy, bo wyszedłem i padłem jak pies Pluto i nic z tego nie wyszło tak naprawdę. Więc 3 biegi mam takie stricte zarejestrowane. 2 biegi. Fakt. 3 biegi wybiegłem, a 2 zarejestrowałem. Tak, tak. Na Facebooku dawałem Wam informacje na ten temat, ale wiem, że większość z Was do Facebooka się nie wbija. Ja wiem, że to jednak jest Facebook, kontrola danych i tak dalej, kontrola internetu. Ale jeśli macie ochotę taką, to załóżcie konta i wbijcie się do mnie na Facebooka. Jeśli macie Facebooka, to po prostu polubcie moją stronę, tam ja daję zawsze daję informacje nawet o harmonogramie, takie najprostsze rzeczy, jak również właśnie odnośnie biegania, czy odnośnie innych tematów, które chcę z Wami poruszać. Więc tam są te wszystkie informacje. Nawet tak samo napisałem Wam, że dałem Wam moje wyniki z tych 2 ostatnich wybiegów, jak również poprosiłem albo zapytałem, czy ktoś z Was również chciałby się dopisać do mojego postanowienia z bieganiem. Czyli, że po prostu postanawiamy biegać. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Was chciałby takie coś zrobić. Wiem, że samemu się biegać ciężko, nie ma motywacji, nie ma kto Was tutaj zwlec z tego łóżka, czy też wieczorem, tak jak ja biegam, przepraszam, wieczorami po 19, namówić, że tak, chodź Franek, czy chodź Enek, czy chodź Aniu i idziemy biegać. No ja wiem, że z tym są problemy zawsze. Teraz troszeczkę będzie wertepów. Dlatego jak najbardziej zapraszam Was do polubienia mojego profilu na Endomondo, dokładnie do zaproszenia mnie do znajomych. I od razu mówię, osoby, które będą nieaktywne, ja będę wywalał. Czyli jeśli w ciągu miesiąca nie będziecie mieli żadnego biegu, ja będę Was wywalał z Endomondo, bo ja chcę osoby, które będą się motywować. Będziemy się wszyscy razem motywować, będzie nas mała grupka, bo pewnie maksymalnie, muszę Cię wziąć chłopie, bo no nie da się z Panem jechać. Nie da się za Panem jechać. Przepraszam bardzo, ale za Panem się nie da jechać. Będzie mała grupka osób oczywiście i razem będziemy mogli się motywować do biegania, czyli jak ktoś po prostu wyjdzie na bieg albo zwróci z biegu, to można mu dać serduszko, bo tam są serduszka, wiem, że to dziwnie brzmi, albo po prostu mu napisać, że wow, udało Ci się, tak. Już do Endomonta samo dopisała się jeszcze Koki, więc też ona tam ze mną będzie biegała. Jeśli chcecie też samo dodać sobie Koki, to ją dorzucajcie do znajomych. Ona pewnie Was przyjmie również bardzo serdecznie. Będziemy zawsze się tym mogli wszyscy razem wybiegać, wyszaleć. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo naprawdę aktywność jest potrzebna. Ja zauważyłem po sobie, że od kiedy biegam, czyli całe 2 wybiegi, to jak wracam, mam siłę. Później padam jak pies Pluto, ale to jest inna sprawa, bo nie mam kondycji, ale na początku mam taką siłę, chęć do wszystkiego. I polecam to zrobić. No, na razie robię sobie takie postanowienie 2-miesięczne. Jeśli wytrzymam 2 miesiące, to muszę sobie zakupić kurtkę jakoś do biegania i będę biegał to samo zimą. Czy będzie zima, czy będzie deszcz, ja będę biegał, czyli każdego tygodnia te 4 wyjścia chcę zrobić po 19 godzinie. Czyli ja sobie ustaliłem, nie wiem jak Wy Wam będzie to planowało, wtorki, czwartki, soboty i niedzielę. Zadam pytanie do Was, bo planuję sobie nagrać z tych wypadów jakieś safe tracki. Oczywiście nie na początku, jak będę miał już kondycję jakoś, żeby mówić podczas biegania, to myślałem po prostu nagrywać odcinki nie z samochodu,
ale tak samo jeszcze z biegów. Czy po prostu podczas biegania będziemy poruszali różnego typu tematy. Będę sapał, chwikał, czy po prostu coś tam wywalał jęzora, ale po prostu będziemy mogli ten sposób samo sobie porozmawiać. Albo po prostu będę dzwonił do kogoś z Was przez telefon i będziemy wtedy rozmawiać. Chociaż to byłoby dziwne. Nie wiem, musiałem to pomyśleć na ten temat, ale mówię, pierwsze co chcę namówić Was. Was chcę namówić do aktywności. Ruszcie pupy z krzesła i idźcie biegać. Potrzebujecie tylko buty z lekkim podbiciem, czyli z lekką amortyzacją. Przynajmniej to, ciuchy są nieważne. Grunt, żebyście mieli buty, no bo wiecie, można teoretycznie biegać w takich zwykłych trampkach, takich bez podeszwy w ogóle, ale sobie rozwalicie nogi, to chyba nie ma większego sensu. Dlatego mówię, polecam Wam takie coś zrobić i wyjść wreszcie na dwór i pobiegać, czyli odstawić komputer. Wiem, nie oglądniecie jednego z moich odcinków, tam z dwóch, tam z dwa odcinki, ale to wyjdzie Wam na zdrowie i ja się oczywiście nie obrażę, a wreszcie będę cieszył, że namówiłem przynajmniej jedną osobę do wyjścia i do pobiegania. Więc jeszcze raz, na Endomondo Was zapraszam, na dole będziecie mieli wszystkie informacje. Nazywam się tam jako SafeMod. Nie podałem tam imienia i nazwiska. Uznałem, że lepiej będzie, żeby mnie wyszukiwać nawet, jeśli ktoś by chciał ze mną biegać jako SafeMod. A jeśli ktoś mnie wyszukiwać poprzez adres e-mail, bo tam też jest taka opcja, to e-mail będzie safemodtv@gmail.com. Wszystko oczywiście będziecie mieli również w opisie. Więc takie informacje miałem Wam dzisiaj do przekazania. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę z Was namówiłem do wyjścia na dwór i do pobiegania, i do aktywności fizycznej. Zobaczymy, jak długo nam się uda. Ja planuję się mocno tutaj sprężyć i naprawdę ja będę biegał. I moim celem jest tak naprawdę półmaraton. Tak, ambitny cel dla osoby, która nie przebiegnie 5 km. No dobra, nie przebiegnę nawet kilometra ciągiem. 5 minut ciągiem? No nie, to może bym jakoś zrobił. Ale tak, moja kondycja jest strasznie kijowa, ale muszę ją wreszcie poprawić. Temu tym bardziej Was do tego zapraszam. A, jeśli ktoś nie wie, co to jest, to są moje koszulki. Tak, założyłem nowy sklepik. Nie wiem, czy już w opisie go wrzucę, czy też nie, bo się zwaham jeszcze, ale nie jest na kapsel, co jest najważniejsze, bo kapsel zżera strasznie i strasznie drogo koszulki wychodzą. Założyłem go na Celino, safemodtv.celino.pl, a może Wam wrzucę to na dół. Założyłem tam właśnie ten sklepik, tylko na razie tam jeszcze szatę graficzną muszę ustalić wszystko i tam mam prowizję 10% chyba z tego, 10-15% jakoś jest ustawiona, ale to musiałem dać, bo niestety rabaty muszę ustawiać ze swojej swojej wartości, więc pewnie na dole będziecie mieli jeszcze z rabatem, który będzie 15%, czyli prawie całość tej mojej prowizji ściągnę, żebyście wy mieli jeszcze taniej tą koszulkę, czyli po cenie, jakiej oni produkują. No cóż, tak oni wymuszają, nic na to nie poradzę. Więc dobra, dzięki za oglądanie, spotykamy się, mam nadzieję, na trasie, czyli przez Endomondo, że ktoś z Was się ze mną połączy. Na razie wszystkim i do usłyszenia, zobaczenia. Hej, hej, pa!